150 lat temu, 200 lat temu, 500 lat temu, 1000 lat temu nikt nie miał ani zawału, ani udaru, ponieważ w medycynie nie zostało to zapisane. Możecie sobie Państwo pomyśleć, a bo wtedy nie wiedziano, że był zawał serca. Otóż bardzo dokładnie wiedziano, dlatego że zapisy w literaturze medycznej, jeśli chodzi o różne choroby, sięgają nawet 3,5 tysiąca lat do tyłu. I 3,5 tysiąca lat wcześniej wiedzieliśmy, że była cukrzyca i wiedzieliśmy, że było mnóstwo innych chorób, w związku z czym wiedzielibyśmy również, że były zawały i udary. Śmierć z powodu zawału jest dosyć... trudno by było jej nie zauważyć, dlatego że występuje olbrzymi ból tutaj w okolicach kratki piersiowej, wtedy utrata przytomności, ewentualnie śmierć, dlatego na pewno byśmy wiedzieli. W związku z czym możemy śmiało powiedzieć, że choroby układu krążenia są to choroby cywilizacyjne, spowodowane dzisiejszym stylem życia i dzisiejszym żywieniem. 8 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbył się Kongres Zdrowia Seniorów. No to wydarzenie polega na tym, że seniorzy dla seniorów organizują zajęcia, warsztaty, spotkania z lekarzami, spotkania z terapeutami i przekazują wiedzę sobie wzajemnie na temat, jak starzeć się w zdrowym stylu. To jest podstawowa idea naszego kongresu. Piąta edycja. W tym roku mamy nadzieję, że spotka się z równie szerokim odbiorem jak w poprzedniej edycji, ze względu na to, że no, piątka zobowiązuje. Prawda? Piątka zobowiązuje do tego, żeby było lepiej, przyjemniej, sympatyczniej. I seniorzy dołożyli bardzo dużo starań, żeby ta impreza wypadła super. Seniorzy uczestniczyli w wykładach i dyskusjach dotyczących zdrowego stylu życia, ćwiczyli jogę uśmiechu, a także wysłuchali prezentacji Anny Pilarczyk-Sprychy, dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu, która opowiedziała o ofercie placówki. Panie prezydencie, między innymi Uniwersytet Trzeciego Wieku bierze udział w tym kongresie. Jak samorząd wspiera seniorów? No w ogóle jest taka specjalna u nas polityka senioralna i wspieramy seniorów w różnoraki sposób. Mam nadzieję, że to widać, ponieważ no, na organizacje pozarządowe, w które działają właśnie i w zakresie seniorów, i w zakresie niepełnosprawności i wielu innych dziedzin życia społecznego, przekazaliśmy w bieżącym roku, w bieżącej kadencji ponad 1 300 000 zł. To jest w odniesieniu do poprzedniej kadencji o 100% więcej. A więc ta polityka senioralna i uświadamianie seniorom, że trzeba wyjść z domu, żeby wyjść z tego osamotnienia, żeby wyjść do ludzi, żeby się integrować, żeby wspólnie spędzać czas, po prostu ma też taki wymiar zdrowotny. I tu, jak popatrzymy na Zawiercie i te różne aktywności, które proponuje Uniwersytet Trzeciego Wieku i patrząc, że w tych aktywnościach w różnych formach uczestniczy ponad 600 członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, no to jestem przekonany, że coraz bardziej trafia do ludzi ta informacja, mają coraz większą świadomość, że tylko aktywny tryb życia przedłuża życie i przedłuża zdrowe życie. Podczas kongresu każdy senior miał również możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych.